Cześć do nas wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale z serii Minecraft Trick, ale zanim zacznę wam prezentować ogólnie jak stworzyć ogień pod wodą, chciałem tak nieco oficjalnie, gdzie odświętnie się ubrałem do tej okazji, złożyć wam najserdeczniejsze życzenia z okazji oczywiście świąt Bożego Narodzenia, no i nadchodzącego nowego roku. Także moi drodzy, wszystkiego kolorowego, spokojnych, radosnych świąt w gronie rodzinnym, wymarzonych prezentów, o ile takie już dostaliście, to możecie się przy okazji pochwalić, co tam pod choinką mogliście znaleźć. W każdym razie, szalonej zabawy sylwestrowej, no i udanego najbliższego roku. Tyle ode mnie, także mam nadzieję, że część z was chociaż zrewanżuje mi się w komentarzach z życzeniami. No jak przy okazji widzicie również Mojang jak zwykle. Co roku odświętnie zmienia wygląd skrzynek w dniu Wigilii, także tak teraz one wyglądają. A teraz przechodzimy do samego triku. W takim razie najwyższy czas, żeby przejść do naszego Minecraftowego triku, za pomocą którego dowiecie się, no jak właśnie stworzyć, aby ogień płonął nieustannie pod wodą. Tak jak widzicie tutaj dwa przykłady takiego ognia. Za chwilkę również wyłączę shadery, żebyście mogli nieco lepiej zobaczyć, jak to wszystko wygląda, bo one trochę psują tego wszystkiego obraz. Na początku jeszcze wspomnę, żebyście pamiętali, że seria opiera się na pomysłach znalezionych w internecie, nie wliczając w to oczywiście polskiego YouTube'a. Zatem do dzisiejszego pomysłu potrzeba nam Flint and Steel, czyli naszej zapalniczki, dwóch sztuk lodu, trochę netherraka i ewentualnie glowstone, który również doda ciekawszego efektu. Ale zanim to, wyłączmy shadery i udajmy się nieco pod wodę, aby zobaczyć, jak to wszystko działa. Także jak widzicie, oczywiście rozpaliłem dwa netherraki i ogień jest mimo wszystko pod wodą. To jest magiczny trik, jak widzicie, wszystko jest możliwe. Co więcej, cząsteczki tego dymu unoszą się ponad wodę, więc jest on widoczny, jeżeli jest gdzieś blisko powierzchni. I wiecie co? Mam prostą komendę, którą jeszcze sobie damy czas na 15 tysięcy, co sprawi, że będziemy mieli noc. No i właśnie również w nocy idealnie ten ogień da się dostrzec. Także moi drodzy, jak widzicie, trik całkiem skuteczny. Myślę, że wam się przyda na jakimś hardkorze czy też serwerze tego typu. A przy okazji możecie pozytywnie zaskoczyć znajomych. Także co my musimy zrobić? Przede wszystkim, słuchajcie, wykopujemy taką małą dziurę, gdzie następnie dajemy netherraka. Wokół niej zostawiamy cztery puste pola, a na to kładziemy dwa bloki lodu. Następnie ten środkowy lód trzeba obudować netherrakiem. Teraz bardzo ważny krok, także przypatrzcie się, co tutaj robię. Trzeba wykonać dwa szybkie kliknięcia, jednocześnie niszcząc ten netherrak, no i ten blok, który jest pod tym blokiem lodu. Także dwa szybkie kliknięcia, udało nam się to, no i tutaj się wytworzył pęcherz powietrza. Co ważne, teraz możemy zniszczyć te trzy otaczające netherraki. Co jeszcze ważniejsze, nie zakopujcie tych tutaj wykopanych dziur, ponieważ pęcherz powietrza wtedy ucieknie, no i ogień nasz po prostu zgaśnie. Następnie możemy blok podpalić netherraka i mamy ogień. Ale tutaj jest jeszcze lód, który nieco psuje ten efekt i nie wygląda to tak jakoś superowo, dlatego nad tym lodem wystarczy jedynie walnąć glowstone'a na krótki czas. No i tak jak w tym przypadku, ten glowstone z czasem się, znaczy ten lód się roztopi pod wpływem glowstone'a, który tutaj to ładnie wszystko oświetla. No i już będziemy mieli piękny tutaj ogień, właściwie takie podwodne ognisko. Także to też jest, myślę, jakiś ciekawy pomysł, ciekawa alternatywa, który oczywiście mam nadzieję, że wam się przypodoba, no i nagrodzicie ten filmik jakimś kciukiem w górę. A tymczasem jeszcze raz, tak jak na wstępie wam mówiłem, wszystkiego najlepszego moi drodzy, udanych świąt. W opisie również darmowe gry, także jak ktoś chce, moglibyście się zarejestrować z linku, za co bym dostał trochę groszy na święta. Także tyle w dzisiejszym materiale, serdeczne wielkie dzięki za oglądanie, no i trzymajcie się, cześć, do usłyszenia.